Nazywam się Marcin Walaszczyk, numer 29. Przyjechałem z Bystrzyni, niedaleko Krosna, miejscowość. Karol? Elektryki, nie ma czasu na suchary, bo zostało tylko 15 sekund do naszego startu. Liczymy! Petarda! Go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Pojechali! Brawo! To nie jest wasza stacja, to jest wasza pierwsza godzina na trasie Krakowia Divaj. Bawcie się dobrze, uważajcie na siebie. Powodzenia, do zobaczenia, powodzenia. Niedaleko Krosna, to twoje rejony trochę. Moje rejony, tak. No, na start miałem 45 km. Znasz tutaj te tereny? Tak. Czyli to jeżdżone było. Dokąd mniej więcej jeździłeś? Do Krynicy czy dalej? Nie, w tamte strony nie, bardziej tutaj ta strona. A, bardziej tutaj Bieszczady. Znam trasę, bo chyba ja tamte strony wyszliśmy. Czyli od Krynicy będzie nowa. Bardzo dobrze. Debiutujesz? Tak. Ale w ogóle w Ultra czy w Karpatii? W Karpatii i w Ultra. W ogóle był pierwszy twoje Ultra? Tak. Co, skąd tutaj trafiłeś, w jaki sposób? Było tak, że rokowi chciałem wystartować, ale tak powiem, nie było chyba zbyt dobrego przygotowania, odpuściłem temat. Ale jeździłeś jakieś maratony, coś? Tak. Maratonem tebie, tak? Tak. No i dlaczego Karpatia? Wyzwanie. Sprawdzenie się. I jak ten sprawdzian do tej pory wychodzi? Całkiem nieźle. Myślę, że nie jest źle. No, tempo masz takie, powiedziałbym, dobre. Nawet bardzo dobre. Zobaczymy, jak będzie dalej. Na razie jedzie się swoim tempem. W miarę jeszcze w komforcie. Nie podpaliłeś się jeszcze? Nie. No to dobrze. Jakie plany na dzisiaj? Gdzieś pewnie do 200 bym chciał. Do 200, tak? Okej, czyli jeszcze jakieś 90 dzisiaj. Tak. I co, i potem nocleg normalnie, czy po prostu drzemeczka, czy jak? Spanie gdzieś już. Ale masz sprzęt do spania? Tak. I tak zamierzasz skorzystać z niego, tak? Dokładnie tak. Nie biorę raczej tam pod uwagę noclegów. Aha, dlaczego? Tak zdecydowałeś? Jak ma być to Ultra, to niech będzie do końca. A, czyli taki survival też. Tak. Trochę survivalu. No, bo jak się tam znajdzie jakiś domek, chata, czemu nie? Ale nie jakieś takie pensjonaty czy coś. Okej. Okay. Tego typu. Czyli jakaś wiata, jakieś miejsce ewentualnie. Kolega mówi, gdzie ten obiad? Chłód. Gdzie obiad? Nie wiem, w Komańczy chyba, tak? Tak. Tak stajecie tam na posiłek? Tak. W ogóle razem jedziecie, czy na trasie się dobraliście? Po prostu na trasie. Na trasie. Jak to, co tu zastałeś, ma się do twoich wyobrażeń? Tak naprawdę nic mnie tutaj nie zaskoczyło. No bo ty trasę znasz, powiedzmy, tak? Tyle, że trasę znam, bo tak naprawdę jeździło się w cięższych warunkach niż tutaj są. Aha. Do tej pory. Cięższych mówisz, trudniejszych, czy pogodowo też cięższych? Właśnie pogodowo, trudniejszych i w ogóle technicznie cięższych. Praca jest wymagająca. Trzeba rozłożyć siły równo.
Na pewno nie ma jakichś tam szarpań i tego typu. Czyli myślisz o tym cały czas? Tak. Zjazd z Kryszczatej fajny? Bardzo fajnie, super. Znałeś wcześniej pewnie, nie? Raz tam jechałem z Kryszczatej, ale to tam, że tak powiem, nic do zaskoczenia. Powiedz, trenujesz na co dzień jakoś? Tak. Ale masz trenera, czy jakieś plany treningowe? Ja po prostu z kolegami. Różne treningi po prostu wychodzą w trakcie. Tu nie? Bo tu szlak idzie. Nie chcecie tu? Bo ty mówiłeś, że za łatwo. No to nie było się. Trzeba było wepchać. Albo zjechać lepiej tędy. Nie, przynajmniej nie było jakichś takich strasznych trudności, żeby nie podołać temu. No masz doświadczenie z maratonów MTB, nie? Albo z XC jeszcze być może, to w ogóle trasy są trudniejsze, nie? XC tak rzadko. I to trochę taka wyżymaczka XC. Krótki po prostu maraton szybki. A MTB, każdy rozkłada siły jak umie. Jak z jedzeniem, z piciem sobie radzisz? Masz tu jakąś strategię? Masz jakieś pomysły, jak to będzie? No bo to trochę jest inaczej niż na maratonie. Tak na maratonie bierzesz trochę żeli, tam coś w kieszeni lecisz, a tutaj? No tutaj to przede wszystkim nie może braknąć wody, to jest podstawa. Bo jak braknie wody, człowiek jest odwodniony, to już jest pojęcie. Ale co, jest gdzie tą wodę tutaj sobie zorganizować? No to średnio tu wychodziło w tej chwili co 50 km sklep, no to jak ktoś pomyślał. Ma dwa bidony i bukłak 3-litrowy, to myślę, że mu to spokojnie wystarczy. A ty masz ile? 3 litry. 3 litry bukłaka i dwa bidony jeszcze? Dwa bidony. Ale wszędzie woda? Taki swój izotonik w bidonach zrobiony, a w bukłaku tylko woda. A do jedzenia? Co tam? Do jedzenia to... Różne. Ryż taki sprasowany. Ale to ten ze sklepu taki, tak? Tak. Okej. Okay. Akurat. No i co? To co chyba każdy, nie? Oj, różne macie pomysły bardzo. Zasady. Tak tyle. Banany. Orzechy też, czy? Orzechy, tak. Lepiej jakieś batoniki takie, żeby miało dużo węglowodanów, żeby uzupełniać. Ale co, masz jakąś strategię jedzenia? Jesz tam co pewien czas, czy po prostu jak ci się przypomni? Staram się zjeść coś tak mniej więcej co 45 minut. Aha, ale masz nastawiony jakiś tam budzik, minutnik? Na zegarek. I co, kiedy planujesz osiągnąć metę? Masz jakiś pomysł na to? Tu jest ciężko się wypowiedzieć, bo wszystko może się wydarzyć po drodze, tak? Ale co? Coś może być. Upadek, może być awaria roweru. No tak, no to takie rzeczy się zdarzają. Tak. Czyli dzisiaj do 200 na razie. No taki jest plan, a zobaczymy jak to wszystko wyjdzie po drodze. Okay. Było to dużo, czy raczej spoko? Nie. Raczej spoko. Okej. Okay. Czyli takie były tam obawy, że to te burze, to wszystko, a to nie, jednak się nie sprawdziło? Było tam na początku, miejscami faktycznie takie było to, ale to tam na pierwszych kilometrach, a później już okej. No i musi paść na koniec pytanie, takie ogólnofilozoficzne. Właściwie dlaczego ty to robisz? Po co tu przyjeżdżasz? Po co te maratony, to ultra? Co to ci daje? Chcę sam siebie sprawdzić, czy ja temu podołam. Silna wola, wytrwanie. Ćwiczysz tą silną wolę, tak? Właśnie. No i ukończenie tego ultramaratonu jednak... To jest takie, na koniec ta wisienka na torcie.
Ten wjazd na metę, tak? Wjazd na metę. To ja tak coś osiągnąłem, coś zrobiłem i się udało. I wizualizujesz to już sobie, tak? No, w sumie chciałbym, żeby to było ostatnie. No czekaj, 1/6 masz już za sobą, tak? Dobrze mówię? No mniej więcej. Mniej więcej. No, no to jeszcze 5 razy tyle, co przejechałeś i spoko, nie? No, damy radę. Tak się mówi, łatwo. Gorzej to przejechać. A jak się w ogóle czujesz? Okej, w porządku. Nie zajechałeś się? Nie. Ale jak dobierasz tempo? Masz jakąś metodę? Jak właściwie, z jaką szybkością jedziesz? No taki podjazd, na przykład jak teraz. W granicach, jak teraz ten podjazd dość duży jest, chcemy w granicach tam 8-7 na godzinę. Okej, czyli tak na oko, nie masz tam pulsometru ani pomiaru mocy? Tu. Na zegarku tu mam ten, co mi mierzy, tak? Staram się pilnować w miarę ten, żeby się nie zajeżdżać. Przede wszystkim, żeby jechać w komforcie, w swoim. Fajnie, słuchaj, bardzo ci dziękuję za rozmowę, miło się gadało. No i co, i życzę oczywiście dojechania na metę bez problemów. Dziękuję bardzo. Bez awarii, bez kontuzji i takiej pogody, jak dzisiaj życzę. Ma być. No właśnie, fajnie, nie? Chwila się pogoda. No. Dzięki, cześć.